Cześć panowie, kolejna część zmagań z kosem. Tak to wygląda w tej chwili. Kończę sobie już składać sprzęgło. Jest jak widać nowy łańcuszek, tam jest opakowanie. Nowe tarcze sprzęgłowe, nowa tulejka, nowa zębatka wału. Wszystko poskręcałem jeszcze dodatkowo na klej, wszystko porządnie dokręciłem. Oczyściłem sobie tutaj przylgnie z resztek starej uszczelki z tego hermetyku. Na koniec sobie jeszcze tylko wezmę, przetrę, odtłuszczę to i będzie gites. Jeszcze zostało mi tylko opłukać pokrywę i oskrobać z resztek i wymienić ten pęknięty o-ring i będę mógł sobie to skleić. Zostało mi jeszcze właściwie tutaj niestety, ale dorobić ściągacz, znaczy ściągacz, docisk do tego sprzęgła, żebym mógł sobie je ścisnąć, bo ten mój ściągacz jest jakiś taki trochę dziadowski, szczerze mówiąc, i trochę przykrótki, nie mogę sobie tego tak ułożyć, jakbym chciał. Także zaraz zacznę sobie pracować nad tym dociskiem, żeby sobie to jeszcze dzisiaj złożyć, skleić i żeby to zalać już silnik olejem, żeby to wszystko było gotowe do jazdy. Dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, że przyszła paczka z widelcem do motorynki już po regeneracji, także będzie można ten widelec już sobie założyć. Jutro jest sobota, mam nadzieję, że będzie chwila czasu, żeby to zrobić i postawić tą motorynkę w końcu na koła. Szczerze mówiąc, już nie mogę się trochę doczekać, aż zobaczę, jak to będzie wyglądało po tylu latach w jednym kawałku. Wrzucimy przednie zawieszenie, założymy półkę, kierownicę, wrzucimy przednie koło, założymy błotnik i jakieś tam inne pierdołki, może pociągniemy już trochę instalację elektryczną, pomyślimy nad wrzuceniem silnika. No ale plan na dziś, na piątek jest taki, żeby założyć tą pokrywę, już zamknąć, skleić sobie to wszystko na silikon, żeby to ładnie przez noc wyschło i jutro jakoś tam wtedy koło południa to coś zalać już olejem i zobaczyć, czy wszystko śmiga tak jak powinno. Tarcze zdecydowałem się zakupić współczesne. Szczerze mówiąc, po zmierzeniu grubości różnica była około chyba tam 0,8. Tamte stare miały około 3,5 mm grubości, 3,4, a te mają gdzieś tam około 4 mm, także nie ma szału i jestem ciekaw, jak to się zachowa. Obawiam się, że trochę że się zgniotą i będzie Meksyk, ale no bądźmy, że tak powiem, bądźmy dobrej myśli. W ogóle jeszcze co jest ciekawe, ten łańcuszek, tak jak tamten był luźny jak guma od gaci, to ten jest cholernie ciasny. Stosowałem już taki łańcuszek w jednym silniku i pamiętam, że na trzy zakupione był taki problem, że dwa były tak właśnie ciasne, właśnie to jest jeden z tych dwóch. Dwa były właśnie tak ciasne, a drugi tak na styk wchodził. I po zalaniu tego olejem, po uruchomieniu, nie wiem, czy gdzieś tam jest zastany, czy ten smar tak stwardniał w środku, bo to jest łańcuszek dedykowany do WS-ki. Jakiś Leon Buze, jakiś tam relikt jeszcze w PRL-u i w tamtym silniku chodzi i ma się całkiem dobrze, a tutaj tak kurna powiem szczerze, że średnio mi się to widzi, obracać się to obraca, wszystko chodzi, no ale on powinien jakiś tam luz mieć. Mam nadzieję, że nie narobi tu jeszcze jakiegoś większego bałaganu. Poza tym wszystko posprawdzałem, wszystko umyłem i to by było na tyle. Dobra panowie, kończę nagrywać, idę sobie poprawię trochę ten docisk tego sprzęgła, położę sobie motor na bok i sobie to wszystko skręcę. Założę sobie ten pierścień, umyję sobie pokrywę, zastosuję sobie ten silikon i poskręcam, także że będę już mógł to sobie, mam nadzieję, dzisiaj złożyć. A, jeszcze ten o-ring muszę pamiętać i posprzątam ten bajzel i to by było na tyle. No i ostatnie spojrzenie na złożone już sprzęgło. Widać, coś tam się rusza, coś tam chodzi. Umyta pokrywa, wstawiony drugi o-ring, wszystko zawalone olejem, nowy o-ring tutaj na dźwigni zmiany biegów, odtłuszczam i smaruję to płynną uszczelką i sklejam i zobaczymy, jak to wszystko będzie później chodziło na drugi dzień. Maszyna poskładana, zostało tylko wlać olej i to by było tyle. Wszystko poskładane, poskręcane, podnóżek wszystko. Zmienione o-ringi, uszczelnione masę uszczelniającą wurt. Także powinno być wszystko spoko. Zostawiamy go do wyschnięcia, około tam 12 godzin, może troszkę dłużej. I jutro wlewamy olej i patrzymy, jak to wszystko chodzi. I trzeba będzie troszkę podciągnąć tam regulację na ślimaku, bo tutaj na lince jest tak już ponad połowa. Szkoda by było, żeby tam później gdzieś, jak się będzie układać sobie
tutaj nie regulować. No i to by było tyle. Jutro wleję olej, założę boczek, założę siedzenie i zobaczymy, spróbujemy go odpalić. Damy mu trochę pochodzić, może się gdzieś przejedziemy, jak będzie trochę lepsza pogoda. Ma być w ogóle jutro malina chyba u mnie, także może jakiegoś motovloga nagramy, przejedziemy się gdzieś na dwa motocykle. No zobaczymy, jak będzie z pogodą, zobaczymy, jak będzie z czasem, jak będzie z chęciami. To jest mnie jeden koniec już przygotowany, drugi trochę mniej, no ale powiedzmy, że też jakoś jest gotowy do sezonu i oj, tak to wszystko wygląda. Z motorynka, już tak jak mówiłem, przyszło zawieszenie, troszkę tam jest też pogrzebane, ale to dopiero tam jutro będę wszystko wam obrazował. Dobra panowie, to z przygotowania kosa to jest właściwie tyle. Oby to sprzęgło chodziło dobrze, oby wszystko było w porządku i tyle. Dobra, dzięki, cześć. No cześć panowie, jest sobota. Mam już wszystko poskładane. Odpaliłem już nawet go na chwilę, się kawałeczek tu przyjechałem. Ale niestety jest taki problem, że coś te sprzęgło tak dziwnie przenosi wszystko na skrzynię biegów. Na wysprzęglonym jakieś pojawiają się szarpnięcia, wibracje, silnik chodzi na też sporo ciszej. Czyli to jednak te stukanie, to wszystko to się działo tu przez te sprzęgło, tak wygląda. No ale nie wiem, przyznam się szczerze, że niezbyt mi się to podoba, jakoś tak niezbyt mnie to napawa optymizmem. Przyjadę się jeszcze gdzieś tutaj kawałeczek, no jeżeli tak powiem, nie ustanie się takie tutaj szarpanie i te inne pierdoły, no to niestety będzie trzeba to wszystko ściągać, nie? Tylko problem jest taki, że nie mam drugiego łańcuszka już sprzęgłowego. Ten jest jakiś tam z PRL-u oryginalny. Troszkę tak się ciasno ruszał, był oczywiście nowy, nieużywany. Myślałem, że właśnie przez to jest tak, że on jest zastany i dlatego tak się dzieje. No ale wygląda na to, że to nie jest w tym problem, nie? Także zobaczę go tu gdzieś, przygonię go trochę delikatnie. Jeżeli to nie, że tak powiem, nie przejdzie, no to niestety będziemy to musieli jeszcze raz rozebrać. Ciekawe, bo już zakładałem jeden taki łańcuszek i wszystko było dobrze, nie? Także no nic, trudno, odpalam, zobaczymy. Dobra, nie mam mikrofonu, ale wiadomo o co chodzi, nie?
Jak? Lepiej? No chyba jest. Chyba za mocno tak dałem do góry. Ale lepiej chyba chodzi te sprzęgło, nie? No ciężko, no co? Czekaj. No. Wydaje się, że ten łańcuszek już trochę ułożył, jest lepiej, ale jeszcze nie jest idealnie, nie? Chyba już tak lekko ciągnie, mi się wydaje. No pokaż, trzymaj. Szklanka czy coś puka, do amortyzatora trochę. Nie, lekko coś tam się widzę. Dobra. Lecimy dalej. Jak widać chodzi. Dzięki, cześć. Pa, pa.